Witajcie po raz kolejny. W końcu piękna wiosna nam się zaczęła. Marcin. Cześć, z tej strony Aneta. Na co dzień prowadzimy ośrodek leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt Puchaczówka. A w tym odcinku... Pakujemy się do auta i jedziemy na spotkanie z pewną osobą, którą bardzo chcielibyśmy Wam przedstawić i która przybliży Wam i nam postać pewnych stworzeń, które mają pod górkę z nami ludźmi. Jeżeli jesteście więc ciekawi... Zapraszamy. Ja tym razem chowam się z tyłu za kamerą, a Was zapraszamy do oglądania. Jak widzicie, zmieniliśmy otoczenie. Obecnie znajdujemy się w Szopowisku, czyli fundacji założonej przez Grzegorza. Grzegorza zaraz Wam bardziej przybliżymy jego postać, ale jest to niesamowity weterynarz, zwany w naszym świadku doktorem Dolittle, z niesamowitym uśmiechem, co mamy nadzieję sami się przekonacie. A Grzegorz Dziwak, może Wam więcej opowie, czemu stworzył coś takiego jak Szopowisko i dla kogo jest to Szopowisko? Tak, Szopowisko powstało, tak naprawdę zostaliśmy troszeczkę zmuszeni do stworzenia tego azylu dla szopów, bo jest to tak naprawdę azyl dla szopów nie tylko, ale głównie dla szopów. Stało się tak dlatego, że w grudniu 2021 roku zostało zaostrzone prawo dotyczące gatunków inwazyjnych, a szopy są właśnie w Polsce i w całej Unii Europejskiej gatunkiem inwazyjnym. Co oznacza, że nie są jakby dla nas rodzime, ale świetnie radzą sobie w naszym klimacie. Rozmnażają się w dużych ilościach, no i stanowią pewien problem. Dlatego prawo nakazuje niestety zabijanie, czyli eutanazję wszystkich znajdywanych szopów. Jedynym innym wyjściem jest oddawanie takich zwierząt do azylu. Ja jako lekarz weterynarii zajmujący się zwierzętami nieudomowionymi mam dużo do czynienia z dzikimi szopami. No jakby nie wyobrażam sobie, żebym miał usypiać zdrowe zwierzęta tylko dlatego, że są inwazyjne według prawa. Dlatego postanowiłem właśnie stworzyć fundację, a fundacja zakłada azyl. Obecnie oczekujemy na decyzję Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, czy ten azyl będzie mógł w pełni legalnie funkcjonować. No mam nadzieję, że tak się stanie. No z pewnością. My trzymamy kciuki. W ogóle szopy znalazły się na terenie Polski? Tak naprawdę jest kilka źródeł. Jednym z nich są fermy futrzarskie, bo szopy były też i dalej są użytkowane niestety jako zwierzęta futerkowe. I tutaj głównie w Niemczech były tworzone takie fermy. Dodatkowo szopy w Niemczech lata temu były także celowo wprowadzane do lasów jako takie urozmaicenie fauny tamtejszej. No i dodatkowo jeszcze mówi się, że były przywożone przez amerykańskich żołnierzy w czasie wojny jako takie maskotki, a później no, uciekały, były wypuszczane, bo szopy oryginalnie pochodzą z Ameryki Północnej, gdzie są bardzo popularne. No, są to zwierzaki bardzo takie wszędobylskie, wszystkożerne. Bardzo kontaktowe. Bardzo kontaktowe, bardzo inteligentne. Radzą sobie w różnym środowisku, stąd świetnie rozmnażają się także u nas w Polsce. No i stąd jest też ta ich właśnie inwazyjność. Szop Pracz. Czemu taka nazwa? Czy on pierze, czy nie pierze? No właśnie, jak to jest z tą nazwą polską, Szop Pracz? Bierze się to z takiego specyficznego odruchu szopów, który obserwuje się tak naprawdę tylko w warunkach niewoli, który polega na tym, że szopy zabierają do wody fragmenty jedzenia, ale też różne zabawki i wykonują takie ruchy, jakby to chciały myć. No, jedna z teorii, taka najbardziej prawdopodobna, mówi, że szopy robią to dlatego, że woda jak gdyby zmiękczając ich skórę, jeszcze uwrażliwia ich dotyk, czyli nasila zmysł dotyku, który jest tak naprawdę głównym zmysłem szopów. Czy łatwo się żyje z takimi stworzeniami? Czy łatwo? No to jest ciężkie pytanie, bo wszystko no tak naprawdę tak zależy. No może tak. Czy łatwo by było, jakby ten szop mieszkał w domu? O nie, a to nie tutaj. Zdecydowanie nie byłoby łatwe. To są zwierzaki demolki tak naprawdę. One są mega ruchliwe, mega ciekawskie. Jak widać, wchodzą wszędzie. Wszędzie wtykają łapy i nosy. Są świetnymi złodziejaszkami, świetnymi niszczycielami. Przeprowadzają remonty po swojemu. No zdecydowanie nie polecałbym trzymania szopa w domu. Obecnie nie jest to też zgodne z prawem, ale nawet gdyby było, to ja zawsze to odradzam.
czym posiadanie dużej, zabezpieczonej odpowiednio woliery, to jest wtedy można myśleć o posiadaniu szopa. Kolejny szop tutaj dotarł do nas, chodźmy za mną spadnie. Jak zauważyliście, trochę tych szopów w azylu mieszka. Zatem takie pytanie stricte ekonomiczne. Jak to wygląda ze strony finansowej, utrzymanie zwierząt? I nie jest to na pewno tania impreza. Wiadomo, że utrzymanie każdego zwierzaka tak naprawdę jest drogie. Trzeba brać pod uwagę nie tylko codzienne wyżywienie, ale także opiekę weterynaryjną, szczepienia, ewentualne choroby. No, szopy dorosłe mogą ważyć nawet ponad 10 kg, więc jedzą całkiem sporo. Są wszystkożerne, więc też ważne jest urozmaicanie im diety. Nie można im dawać na przykład tylko psiej karmy, tak? My tutaj, ja staram się im regularnie gotować różnego rodzaju mieszanki, różnych rodzajów warzyw, mięs, makarony, kasze. Do tego też dodatek suchej karmy, różne smakołyki, owoce. Także no, utrzymanie szopów, zwłaszcza większej ilości, no obecnie mamy ich tutaj 10, no plus dużo, no to co dużo innych zwierząt, bo jest ich ponad 200. No i siłą rzeczy, no koszty robią się całkiem spore. No a ile taki szop może żyć? Szopy są dość długowieczne, bo potrafią żyć nawet ponad 20 lat. Czy zatem szopy mogą zrobić krzywdę? Jeżeli są inwazyjne i mogą wszędzie, są takimi złodziejaszkami, wszędzie ich pełno, możemy się jakoś ich obawiać? To znaczy tak, jak każde dzikie zwierzę, oczywiście szop może zrobić krzywdę, tylko pamiętajmy o tym, że dzikie zwierzęta nie atakują ludzi bez przyczyny. One nie przychodzą sobie do ludzi po to, żeby ich ugryźć, ewentualnie mogą szukać jedzenia w pobliżu siedzib ludzkich, bo szopy z tego właśnie słyną, że żerują na przykład na śmietniskach. Natomiast one same z siebie nie zaatakują, tego nie musimy się obawiać. Często ludzie mówią, że szopy przenoszą choroby, bo kojarzone są właśnie z tym żerowaniem w śmietnikach, w brudzie. Natomiast jak gdyby no, tak samo jak każde inne zwierzęta, mogą przenosić oczywiście różne choroby. Tutaj przede wszystkim mamy na myśli wściekliznę, która jest niebezpieczna i jest przenoszona przez zwierzęta, ale nie są jakby tutaj bardziej na to narażone niż na przykład lisy, wychodzące koty. Jeżeli chodzi o takie bezpośrednie niebezpieczeństwo dla człowieka, to myślę, że na pewno nie, no bo nie są to duże zwierzęta. Nawet jeżeli szop ugryzie, nie jest to na pewno nic niebezpiecznego bardzo dla człowieka. To wygląda na całej Polsce, na mapie naszej? Ogólnie rzecz biorąc, tak już wspominaliśmy, szopy w Europie zaczęły się głównie od Niemiec. I tak naprawdę głównie tam przy niemieckiej granicy jest ich zdecydowanie najwięcej. Czyli właśnie lubuskie, zachodniopomorskie, tam jest tych szopów najwięcej, stamtąd przybywają. Ale tak naprawdę no, pojawiają się już wszędzie, też często z rąk prywatnych uciekają. Foxy, możesz nie przeszkadzać nam, chodź tutaj. No tutaj niestety, oprócz szopu mamy dużo innych zwierząt, jak właśnie słyszycie, niektóre przeszkadzają nam w nagraniach. I udają psy. Dokładnie. Jak to jest z tym rozprzestrzenianiem się szopów? No one radzą sobie świetnie, w każdym tak naprawdę, w każdych warunkach. Korzystają z bliskości człowieka, bo są świetnymi złodziejaszkami, żywią się takimi resztkowymi jedzeniem wyrzucanym przez ludzi. Natomiast czy one faktycznie stanowią takie duże zagrożenie dla naszej fauny? Tutaj jakby badania naukowców z innych krajów dowodzą, że szopy żywią się głównie owadami. Oskarża je się głównie o plądrowanie ptasich gniazd, co oczywiście jest racją. Jednak w większości u szopów, które były znajdywane martwe w czasie sekcji, badano treść ich żołądków, były to głównie owady. Także okazuje się, że nie są aż tak niebezpieczne, jak na przykład koty, których jednak nie tępimy, prawda? Koty uważamy już za zwierzaki domowe, na tyle wpisały się jakby w krajobraz naszego kraju, że uważamy, że koty to coś normalnego, a szopy nie, bo szopy są nowe. Natomiast one się tutaj pod tym względem tak naprawdę nie różnią od kotów. No oczywiście nie uważam, że powinny żyć normalnie, natomiast nie potrafię się zgodzić z tym, że koniecznie powinniśmy wszystkie szopy, jakie napotkamy, wybijać. Uważam, że nie jest to dobre rozwiązanie. No to prawda. Muszę to trzymać. Jesteśmy z powrotem w Puchaczówce. Bardzo dziękujemy Wam za oglądanie. Jak się Wam podobało, wiecie co robić. Pomóżcie nam w rozwoju tego kanału. Łapka w górę. Subskrybujcie. Subskrypcja. Dzięki temu nie tylko będą do Was wpadać powiadomienia, ale też da nam to taką informację, że chcecie, żebyśmy nasz kanał, żeby się rozwijał i żeby dotarło do większej ilości ludzi. Grześku, serdecznie i ogromnie Ci dziękujemy. Trzymajcie się i do zobaczenia. Trzymajcie. Wszystko będzie w opisie. Pa!